Jak co roku w trzecią niedzielę września na Jasną Górę przybędą ludzie pracy. To 40. jubileuszowa pielgrzymka. 40 lat temu ksiądz Jerzy Popiełuszko przyprowadził na Jasną Górę grupę hutników i od tego zaczęło się pielgrzymowanie Solidarności na Jasną Górę. W tym czasie odbędzie się też pierwszy kongres błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zatem czym dla ludzi pracy jest to spotkanie na Jasnej Górze? Dla nas pielgrzymowanie na Jasną Górę Solidarności jest podziękowaniem za to, co dostaliśmy i również prośbą o przyszłość, bo wiadomo, nie znamy ani dnia, ani godziny, nie wiemy, co się wydarzy, ale za to, co już dostaliśmy, staramy się w tą trzecią niedzielę Matce Boskiej podziękować. I w tym roku rozpoczynamy w sobotę pielgrzymkę ludzi pracy. Od kilku lat już spotykamy się pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Alei Sienkiewicza, gdzie składamy wiązanki kwiatów. Następnie jest Droga Krzyżowa i te główne uroczystości o 11:00. W niedzielę. Jeszcze jedna kwestia. Jak wyjaśnić fakt, że po pielgrzymkach m.in. nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy, prawników, elektryków czy handlowców na Jasną Górę teraz przybywają ludzie pracy? Na Jasną Górę przychodzi teraz Solidarność. Solidarność jest związkiem zawodowym wszystkich zawodów i tutaj wszystkie profesje się spotykają.